Witam wszystkich z tej strony sklep AgroRay. Prezentuję Wam traktorek AgroRay w finalnej wersji. Zamówienie zostało złożone przez jednego z naszych klientów. Zostało przygotowane do użytku. Tak naprawdę traktorek czeka już tylko na odbiór. Możecie zobaczyć, jak on wygląda już tutaj zupełnie złożony, przygotowany. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, traktorek wyposażony jest w 15-konny silnik Weima WM195FE. Czyli to jest silnik o pojemności, dokładnie już Państwu powiem. Pojemność to jest 531 cm sześciennych, 12 kW, 15 koni. Oczywiście wyposażony w mokry filtr. Przed konkretną pracą trzeba będzie go uzupełnić. Razem z silnikiem mamy tutaj zbiornik paliwa, który wystarczy praktycznie na 5-6 godzin pracy. Zależy też jakiej pracy, bo to jest ciężko określić. Oczywiście system wydechu, który jest odpowiednio profilowany i dosyć dobrze wygłuszony jak na taki traktorek. Prosty system kierowniczy, który jest tutaj regulowany. Regulowaną mamy szerokość. Zobaczcie, przekładnia kierownicza też bardzo prosta. Tutaj jest do smarowania też specjalny otwór. Tak samo wyposażony jest oczywiście w hamulce. W biegi wolne i szybkie. Tutaj mamy te dźwignie. Dźwignia od dyferencjału. Jest tutaj manualny dyferencjał, czyli jak chcemy skręcić na wąskiej powierzchni, możemy się wspomóc tą dźwignią. Na większym promieniu traktorek zakręca w miarę ok. Mamy tutaj hamulec ręczny, który jest połączony z hamulcem nożnym. Pokażę, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, ciężko jest ręcznie go zaciągnąć, ale jak sobie pomogę nogą, spuśćmy go, ciężko jest go ręcznie dosyć zaciągnąć, ale jak sobie pomogę nogą, zaciągam go, blokuję, wszystko ładnie działa. Gaz tutaj jest połączony z łapą przepustnicy na silniku. Zobaczcie, jak to działa. Bardzo prosty mechanizm. Nie ma tutaj żadnej elektroniki, wszystko na cięgnach. Dźwignia sprzęgła, też wszystko mechaniczne oczywiście. Tutaj mamy pompę hydrauliczną i podnośnik. Dodatkową ciekawostką, tutaj jest jeszcze zbiornik z lampą do cofania, do pracy nocą. Dodatkową ciekawostką tutaj jest konsola, która jest teraz przekręcona. Na wcześniejszym filmie mieliście pokazaną glebogryzarkę, tutaj założyliśmy konsolę. Można do niej podłączyć pług, bronę, opielacz, obsypnik, sadzarkę, kopaczkę, cokolwiek tylko macie na myśli z takich narzędzi podwieszanych. Tutaj jest nieodpowiedni adapter, ale założyliśmy tak tylko, żeby to pokazać. Mamy oczywiście też takie adaptery i tutaj fajna nowa ciekawostka, zobaczcie. Jest to brona, jest to opielacz z broną wirnikową, kultywator z broną wirnikową, przepraszam bardzo. Tutaj jest to wszystko ładnie łożyskowane, brona nie jest wykonana jakoś niechlujnie. Mamy tutaj kalamitki, może będzie widać z której strony, o tutaj jest ona dokładnie. Także nie jest to jednorazowa zabawka, jest to raczej sprzęt już profesjonalny z regulacją. Tutaj mamy łapki, możemy dowolnie konfigurować, możemy tym kultywatorem działać na dowolnej działce. Oprócz tego, że on nam tę glebę tutaj spulchnia, to dodatkowo wyrównuje. Zobaczcie, jak to jest ładnie łożyskowane jeszcze raz. Ok. Jak to będzie cały czas po ziemi się tutaj ciągło, będziemy mieć cały czas ruch i ziemia będzie przy okazji równana. Tutaj ta zębatka, należy też na to spojrzeć, zobaczcie, to jest ważna, mocna zębatka. Tutaj napęd idzie na glebogryzarkę, albo można coś wykombinować i założyć coś innego. Do tego w zestawie jest łańcuch. Zamiast tej konsoli można dokręcić glebogryzarkę. Tutaj mamy włącznik, oczywiście od tego, to nie jest wałek przekazu mocy, możemy nazwać to po prostu odbiornik mocy. Tutaj mamy jeszcze też skrzyneczkę na narzędzia, tylne światła. Tak, pojazd nie jest homologowany, nie można nim się poruszać po drogach publicznych. Światła są bardziej tutaj, pełnią rolę estetyczną i mają nam pomagać po prostu w pracy po zmroku, ale pamiętajcie, po drogach nie wolno tym pojazdem jeździć. Dodatkowo oś z tyłu, tak samo jak w hybrydach, bo jest to podobny traktorek, jest manualnie ustawiana, możemy ją poszerzyć. Teraz jest praktycznie bardzo wąska, jeszcze tak naprawdę moglibyśmy po te 8 cm na stronę go zwężyć. Chyba nie ma potrzeby, bo jak wyjeżdżamy w teren, to ja bym go raczej polecał rozszerzyć, żeby był stabilny. Dodatkowo klientowi dorzuciliśmy obciążnik naszej produkcji. Może nie wygląda on cudownie i nie jest to obciążnik z John Deere'a, ale jest to naprawdę obciążnik, który waży blisko 100 kg. Jest on w środku wypełniony
jest, że tak powiem, stworzony z obciążników AgroRail. Są to cztery obciążniki, które w zasadzie jeden ma poza 20 kg. Dokładnie 25 kg powinien mieć jeden wypełniony, więc tu mamy cztery. Rachunek jest prosty. Jest on zawieszony tutaj na przodzie, dlatego właśnie, aby podczas korzystania maszyny na pochyłych terenach albo podczas korzystania z biegów szybkich nie wydarzyła się tu nikomu krzywda. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale też wszystko należy robić z rozwagą, dlatego też ten traktorek nie jest do szaleństwa. Jest to traktorek, aby pomógł przy drobnych pracach w małych gospodarstwach bądź średnich gospodarstwach, ale oczywiście musicie zachować zdrowy rozsądek. Pokażę Wam teraz, jak uruchamiam ten traktorek i jak nim jeżdżę. Tylko do tej czynności prawdopodobnie zdejmiemy sobie nasze narzędzie, bo nie będziemy oczywiście tutaj pracować kultywatorem. Przed zdjęciem tego narzędzia pokażę Wam jeszcze tylko, jak działa podnośnik, bo akurat mam je założone. Teraz cała procedura startu, więc tak. Ręczny możemy sobie w sumie zaciągnąć, jeżeli będziemy stać w miejscu, no bo mamy tutaj luz. Tak, dla własnego bezpieczeństwa. Powinniśmy przytrzymać też sprzęgło. Tutaj mamy dźwignię od wolnych obrotów. Jeżeli jest w tej pozycji, silnika nie uruchomimy, możemy go zgasić. Czyli powiedzmy chodzi, możemy tak zgasić. Do uruchomienia warto ustawić to gdzieś do połowy wartości tutaj. Tak jak teraz. Wyciągamy tutaj dźwignię od prężnika, to jest cięgno. Powinniśmy go przytrzymać. Teraz on stoi sam, ale lepiej się nauczyć, żeby go przytrzymać te 2-3 sekundy i podczas kręcenia puścić. Zobaczcie. Teraz dźwignię możemy zmniejszyć. I mamy wolne obroty. Mogę teraz ręcznie sterować. Nie martwcie się, traktorek jest już rozgrzany, były wcześniejsze próby. Tak, jeszcze ważna rzecz, bo jak widzicie, jeszcze nie jestem w 100% zaawansowanym użytkownikiem, ale nie będzie Wam działał podnośnik na sprzęgle. Nie działa, widzicie? Jeżeli puszczę sprzęgło, automatycznie podnośnik. Hop, hop. Okej, dobra, zgaśmy. Możemy to tak, zgasić albo odprężnikiem. Nie musimy tego robić. Albo wolnymi obrotami. Tutaj był jeden użytkownik, który pytał, nie, odprężnik nie uszkadza, ale właśnie dla takich między innymi osób zamontowaliśmy też system gaszenia ręcznego obrotami. Odłączymy sobie teraz ten kultywator i pojeździmy tym traktorkiem, zobaczycie, jak on się zachowuje w ruchu, przetestujemy biegi. No to wchodzimy na pokład, sprawdzamy, czy mamy luz. Ręczny możemy puścić, przytrzymamy sobie tutaj hamulec nożny. Tak jak mówiłem, odprężnik, obroty, ciach. Teraz tak, biegi wolne, to wbijam sobie jedynkę do siebie i puszczam. Powoli, zobaczcie, jaka jest jedyneczka. To do jakiejś sadzarki może do jakiejś kopaczki. Na pewno znajdziecie zastosowanie. Sprawdźmy dwójkę. A, jest jeszcze oczywiście wsteczny. On jest mniej więcej tej samej prędkości, co jedynka, tylko do tyłu. Okej. To jest dwójka, nieco szybsza. Jak dodam obrotów, powinna być... trochę szybsza, no nie? I trójka. Teraz wbiję sobie dwójkę. I pokażę Wam, jak się skręca. Łapię dyferencjał, bo mam tu ciasno. I kręcimy. Ok. Przełączymy teraz na biegi szybkie. Tutaj jest dźwignia. Hop. Damy sobie szybką, na przykład dwójkę.
Możemy dodać troszkę gazu. O. Uwaga, bo trójka. No jak widzicie, traktorek działa, tak naprawdę on nie służy do takiego szaleństwa, jak tu urządzaliśmy na placu. Lepiej korzystać z tych biegów wolnych, jeżeli potrzebujecie coś przetransportować i macie na tyle miejsca, oczywiście wtedy można użyć tej dźwigni i wrzucić te biegi szybkie. Tutaj mamy oczywiście jeszcze, tak jak kolega pokazał, kierunki, które średnio są nam potrzebne w ruchu niepublicznym, ale jest to jakiś bajer. Zobaczcie, światła ładnie świecą. Nie mamy nocy, ale na pewno pomogą w niektórych czynnościach. Tak. Więc no, jeżeli ktoś jeszcze z Was byłby zainteresowany takim traktorkiem, one są cały czas dostępne. Czas zamówienia takiego traktorka, no to na montaż potrzebujemy około 3-4 dni. Prezentuje się on dokładnie tak jak tutaj. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, ale pamiętajcie, czym prostsza maszyna, tym mniejszy nakład finansowy na naprawy. Powinien być bezawaryjny, bo to jest ta sama sprawdzona konstrukcja co traktorki hybrydowe, tylko doposażona o drugą oś. No tak naprawdę będziemy czekać na Wasze sugestie. Podzielcie się wrażeniami, opiniami. Zapraszamy.